Witam serdecznie, cześć. Dziś pracujemy na lotnisku w Bielsku-Białej w firmie Helipoland. Będziemy zajmowali się dwoma Robinsonami R44. Oba Robinsony są czarne. Dziś nagrywamy bez Dawida. Dawid to mój mistrz kamery, mistrz montażu, ale bardzo chciałem Wam pokazać te dwa śmigłowce ze względu na to, że to jest dokładnie ten sam śmigłowiec, ten sam model, w tym samym kolorze, a jednak różnica w stanie na przykład lakieru pomiędzy jednym a drugim jest dosyć spora. Pokażę Wam różnicę przed po polerowaniu, jeśli chodzi o lakier, jeśli chodzi o szyby. I chyba tyle tytułem wstępu. Dość opowiadania, robota czeka. Zapraszam na film. Tutaj mamy szybę przed polerowaniem. A tutaj po. Ok, lakier i szyby gotowe. Teraz całość odtłuszczamy, żeby wyjałowić powierzchnię i aplikujemy powłokę ceramiczną. Jestem w trakcie aplikacji powłoki ceramicznej. Chciałbym Wam pokazać pewną różnicę. Po tej stronie powłokę mamy już zaaplikowaną. Ten fragment jest jeszcze przed aplikacją. Po stronie, na której mamy już powłokę zaaplikowaną, jest dużo większe szklenie tego lakieru. Sam lakier jest dużo ciemniejszy niż po tej stronie. No i to jest też bardzo duża zaleta powłoki ceramicznej, że poza tymi aspektami zabezpieczenia lakieru i łatwiejszego mycia, znacznie poprawia nam ten aspekt wizualny. Ten lakier jest przyciemniony, zeszklony, ta głębia jest wyciągnięta, no i sama powierzchnia dużo lepiej wygląda. Tu już mamy powierzchnię zabezpieczoną. No jest lustro. Mamy godzinę drugą w nocy, oba śmigłowce są już gotowe. Mi jedynie zostało przekazać klientom zestaw do samodzielnej pielęgnacji oraz certyfikaty na zabezpieczenie lakieru powłoką ceramiczną. Zapraszam na efekt końcowy mojej pracy. Śmigłowiec wygląda obłędnie. Szkli się niesamowicie. Dodatkowo co chciałbym pokazać, jak teraz widać ziarno lakieru. I to, że w dobrym świetle ten lakier wcale nie jest czarny, tylko brązowy, czego wcześniej nie było widać. A zaraz obok, co dobrze widać w odbiciu, jest śmigłowiec, nad którym pracowaliśmy około pół roku temu. Również był polerowany i również aplikowaliśmy na niego powłokę ceramiczną. Tak wygląda jego stan po pół roku użytkowania. A tu aktualnie stoi drugi Robinson, nad którym pracowaliśmy. Niestety zostały wykonane już na nim ze dwa loty, także
nie jest perfekcyjnie czysty, ale efekt wizualny, jeśli chodzi o stan lakieru, widać doskonale. We'll be right back.